Siemaneczko, cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie, zostawcie łapki, dobijmy do 100 łapek w tym odcinku i słuchajcie, bardzo dziwna, znaczy dziwna, smutna rzecz dla większości fanów VCR-a, bo niestety on żegna się z produkcjami Supercella, w ogóle z Brawl Stars. Mnie to smuci, ponieważ jakby VCR jest bardzo, bardzo, bardzo znaną postacią z kręgu gier Supercella. Do tego bardzo dobrze gra w Brawl Stars i prawdopodobnie też w inne gry z Brawl Stars. Zna się na tym, ma bardzo wielką wiedzę, ja lubiłem oglądać zawsze jego odcinki. No i dla mnie to jest szkoda, bo Supercell traci bardzo, bardzo, bardzo dobrą osobę z kręgu YouTube'a, jeżeli chodzi o Brawl Stars, więc no to jest naprawdę przykre. Mam nadzieję, że VCR wróci jednak do gierki, w sumie do gierek Supercella, bo przecież teraz jest w becie czy wczesnej alfie nowa gra od Supercella. Nie pamiętam już jej nazwy, ale na pewno wiecie o co chodzi mniej więcej, więc VCR powinien zostać. Mimo wszystko po tym co się stało nie ma co odchodzić przecież, tylko jeszcze sobie dać szansę. No ale zobaczymy, jaki kanał będzie, w jaki sposób pójdzie teraz VCR. Mam nadzieję, że na pewno, jestem pewny, że to co będzie robił, na pewno zrobi bardzo dobrze, tak jak grał i prowadził kanał dotyczący Brawl Stars czy gier Supercella. A wy co o tym sądzicie, o tym odejściu VCR-a? Mam nadzieję, że jednak wróci i że będzie wszystko dobrze. W poprzednim odcinku doradziliście mi, żebym jednak używał tableta, a nie BlueStacka do gier Supercella, bo mogę dostać bana, więc to czynię. Mam specjalny już stary tablet Shielda Nvidia, on mi się troszkę zacina. Niestety chciałem przywrócić go do ustawień fabrycznych, jakoś wyczyścić i tak dalej, ale nie potrafię tego zrobić, bo jestem noobem. Dobra, wejdźmy do sklepu. W sklepie mamy coś darmowego, mamy jakieś żetony, mamy skrzynkę, otworzę sobie ją, czemu nie? Zobaczymy co w tej skrzynce. O! Gadżet dostałem, Barley zrzuca uzdrawiający eliksir na najbliższego sojusznika. A eliksir tworzy uzdrawiający obszar. Ej, bardzo fajny gadżet do Barleya. Naprawdę. Dzisiaj jaką postacią zagramy, szczerze nie wiem. Nie mam pojęcia czym. Czymś może co, bo na tablecie mi będzie ciężko grać, bo to będzie moja jedna z pierwszych gier na tablecie w ogóle, korzystając z tableta. Weźmiemy coś, co mam niską rangę, żeby mi było troszkę lżej, na przykład tu. Zobaczymy jak mi będzie. Nie klejnoty, a starcie na solo i zobaczymy jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. No i co, lecimy. Być może więcej gierek. W ogóle VCR wspomniał w swoim najnowszym odcinku, że ten... O Boże. Okej. Okay. Powiem wam szczerze, że to może być ciekawe. Chociaż może się przyzwyczaję do tego. Co ten gość robi? Czemu on tak za mną? Okej, okay, pokonałem go. Nie wiem jakim cudem. Muszę się przyzwyczaić do tej gry tutaj. Troszkę ich tu obijam. Ej, pokonałem znowu kogoś. Ale mnie rozwalił. O kurka. Ej, to jest mały ekranik na telefonie. Na komputerze jest duży ekran, trochę więcej widzę. Ja chyba ślepnę od tego grania, tak mi się wydaje. Zagrajmy ponownie. Ej. Ale ta postać chyba nie jest mocna, nie? Możecie mi wyjaśnić, co tutaj trzeba robić. Jak grać tą postacią. Bo jednak powiem wam szczerze, że... Dobra, będziemy spamować. Dobra. 900 teraz ma obrażeń. Aha, im dalej jest ta postać, tym więcej obrażeń zadaje. Okej. Okay. Teraz już mniej więcej wiem, co tu się dzieje.
I temu gościowi tu pomagam troszkę. Okej, okay, dostałem dwie nowe skrzynie. Troszkę... Ej, chyba lepiej mi się gra na tablecie, powiem wam szczerze. A co robi ulti w ogóle tej naszej pani? O nie. Gościu. Dostał trochę. Ej, emotki tu można... Emotki tu można jakoś tak... Do... O, drink. To biorę. Dobra. Mam drinka. Wygrałem! Jakim cudem się to stało? Nie wierzę. O kurka. Dobrze. Ej, na tablecie mi się dobrze gra, powiem wam szczerze. Wyjście. Czemu muszę wyjść, a nie mogę zagrać ponownie? Oceń grę. No nie teraz, nie będę jej oceniał. Okej, dostaliśmy trochę. Misji tu nie mam, ale nagrody. Patrzcie, skrzynę dostanę. Mortis Rosa. No, troszkę rzeczy tu mogę od... Co teraz? To muszę 30 gemów za... A, do wyższej klasy. O kurka, czyli ja muszę gemy wydawać na to? To mogę aktywować za gemy ten. Pakiet... Karnet za mną jest jakieś 7 klasami. Karnet... Jejku, drogie to wszystko. Powiem wam szczerze. Dobra, zagrajmy jeszcze raz. No, nie wiem, słuchajcie, jak to będzie. Właśnie, bo nie dokończyłem swojej myśli. Ja chciałem powiedzieć o tym, że VCR może myśli nad kanałem, gdzie inne gry mobilne będzie nagrywał. I spoko by było. Moim zdaniem byłoby spoko. O Boże, ale to zepsułem. To mnie będzie kosztować troszkę. Jezu, postać mi się zacięła. Aha, każdy kolejny atak chyba tej mojej postaci zadaje więcej, tak? Czy jak to tam wygląda? Nie wiem szczerze, muszę opis postaci sprawdzić. Widzicie, zacząłem grać postacią, a nie wiem co ona robi. Tak głupio. Tak trochę słabo. Okej. A co, ja gram z botami? To tak mi to wygląda, jakbym z botami grał. Nie wiem, nie chcę obrażać innych graczy. Gdzie oni są? Gdzie ten gość jest? Gdzie on uciekł? Oho, i on przejmie ten flakonik, to będzie... Będą kredki. Gdzie on uciekł? Tu jest. Kolego! Gdzie ty tam poszedłeś? No naprawdę będzie się tam... Co za koleś, no? Okej, okay, chyba wygrałem. Sonia Bolti. Ale ja nie wiem, czemu ja tak dobrze gram, bo albo to są niskie rangi, to może temu. Się zastanawiam, czemu mi tak dobrze idzie. Okej. Okay. Czyli ja mogę przejść na ten poziom dalej, tylko tu musiał, dostałbym jeszcze więcej, tak? No ale nie będę wydawał jakby na to. Okej. Okay. Ile ja mam monet w ogóle? Sprawdźmy sobie tą moją postać, którą mam teraz. Co ona robi? Bił wielu owady i przytulasy. Jej mechaniczne drony atakują dużą odległość, a do super służy jej gęsty rój. To jakieś smutne, jakieś buźki. Okej, okay. Wielkie rządo. Bił wypuszcza daleki strzał, który po dotarciu do celu doładuje kolejny strzał, nadając mu nie... Aha. Bił rzuca do akcji szybki i zwrotny... Aha, okej, okay. Dobrze wiedzieć już co ona robi. No nic, no to tyle, do zobaczonka, trzymajcie się, pozdrawiam.